Cześć dzień dobry, witam na kanale Światingusa Słuchajcie, mówiłem, CrowView Note właśnie się pojawił u mnie na kanale. To będzie pierwszy pokaz, bo w ogóle w Polsce, bo w polskiej prasie nie ma ani słowa na temat tego czegoś, a co to jest? Ktoś pomyśli, Eee, laptop. Ale słuchajcie, to nie jest laptop, to mimo tego, że wygląda jak laptop. Laptopem nie jest. Tutaj nie ma pamięci, nie ma CPU to jest tylko ekran Full HD do kompletu IPS 100% sRGB, bardzo wygodna klawiatura, do tego duży touchpad, dużo gniazd i wiecie co, co się z tym robi do kompletu? Producent określa to jako dodatkowy taki ekran z touchpadem itd. Tak dalej, tak dalej do np. Raspberry Pi, do różnego rodzaju konsol, handheldów, do laptopów, ewentualnie do mini komputerów albo telefonów na przykład, bo można telefon do tego podłączyć i przełączyć się na pulpit duży. Ja bym powiedział, że ten sprzęt to jest multimedialna, multimedialny dock. Jak to się mówi, stacja dokująca, multimedialna stacja dokująca dla nas, urządzeń przynajmniej. Ja wam to dzisiaj pokażę, jak to podłączyć do tego Raspberry Pi. Jak, jak można wykorzystać to z drugim laptopem? Jak się używa tego z RFP, którego też mam? To jest Moldbot Computer. I przy okazji zrobię wam taką małą zajawkę, jeżeli chodzi o telefon Samsunga. Ja osobiście nie mam, ale pokażę wam jak to ludzie podłączają na internecie. Mają pełnoprawny pulpit dzięki temu. Tu jest także wbudowana bateria 5000 mAh, ale to będę wszystko e, omawiał że to powiem za chwileczkę. E, w każdym razie, słuchajcie, przed wami. Pierwszy chyba w Polsce test Crowview Note. Tego nie ma jeszcze w sprzedaży. Można sobie zamówić na Kickstarterze, bo była to w ogóle prowadzona zbiórka na Kickstarterze. Zebrano tego, wow, po prostu ludzie się na to bardzo, bardzo chętnie, że tak powiem, brzydko rzucili. I, I naprawdę jest wow. Dalej można sobie to zamówić na kickstarterze. Jest to koszt około 120 dolarów, ale to pod koniec filmu postaram się już dokładnie wam powiedzieć, jak to wygląda. W każdym razie słuchajcie, bardzo krótki unboxing, a potem to, co tygryski lubią najbardziej, czyli zabawa z tym sprzętem, a jest naprawdę czym się bawić. Gorąco zapraszam. Na początek zróbmy sobie mały unboxing. Takie pudełeczko otrzymujemy, tak to nam wygląda. Z tyłu mamy parametry. Mamy mniej więcej pokazane, jak to można podłączyć, co można do tego podłączyć, między innymi. No i same informacje o sprzęcie, czyli rozdzielczość, Full HD 60 Hz, że jest to 14-calowy sprzęt, tak. Mamy tutaj matrycę IPS, 100% pokrycia sRGB, 1000 do 1 kontrast, aspekt wiadomo, 16 na 9, no i jasność 300 Kandelina metr kwadratowy. Środek. W środku prezentuje nam się to w ten sposób. Na początek weźmy sobie tutaj instrukcję. Mamy opisane złącza, jakie się znajdują po lewej i prawej stronie. Również jak podłączyć dane urządzenia. Jako, że sprzęt posiada te zwane OSD sterowane z klawiatury, mamy również opisane tego funkcje w bardzo czytelny sposób. Na informacje oczywiście tutaj dodatkowe są. A propos zasilania, ewentualne problemy, gdyby się pojawiły, gdyby coś nie działało. Również możemy sobie tutaj ładnie temat ogarnąć. No i jeszcze informacja co jest w środku i tak dalej. To jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o całą resztę cior, zaraz go sobie tutaj obejrzymy. Dodatkowo parę akcesoriów. Mianowicie mamy tutaj, Powiem to i teraz tak. W środku mamy taką płytkę, to jest adapter do Raspberry. Ogólnie można użyć od Raspberry Pi bodajże dwójki do piątki. Czyli to sobie wrzucamy tutaj do laptopa, ja wam to potem pokażę. Natomiast tutaj podłączamy Raspberry Pi. Fajna akrylowa płytka, żeby nam to wszystko ładnie wzmocniła. Tutaj mamy mm, takie malutkie podłączenie. Montujemy to sobie w ten sposób. Czyli tu mamy Raspberry Pi, a tutaj mamy wprowadzenie albo wyprowadzenie USB. Ta płytka, coś takiego. Z tego co kojarzę, jest to potrzebne do Jetson Nano, czyli do tej płytki rozwojowej, bodajże od Nvidia. To jest Nvidia Jetson Nano. Tu mamy jej zasilanie przy okazji, jeszcze i taką, taki malutki sporniczek. No i zasilacz. Zasilacz jak najbardziej europejski się nam tutaj znajduje. Parametry, mam nadzieję, że tutaj także wyświetlą, jeżeli ich nie widać. I to jest de facto całość, jeżeli chodzi o akcesoria. Teraz jeżeli chodzi o sam sprzęt. Wygląda w ten sposób zewnątrz, całkiem ładnie, ładnie się nam tutaj prezentuje. To nie jest aluminium, to jest bodajże EBS. Informacje sprzętowe przy okazji. Tutaj jak jesteśmy już na dole mamy głośniczki, mamy dwa głośniki tutaj. Wygląda w środku, tutaj dodatkowo jest jeszcze mikrofon się znajduje, parę informacji. Wygląda to naprawdę ciekawie. Zdejmijmy sobie folikę. pierwsze zdjęcie. I ujęcie przy okazji. Może się go uda włączyć. Bateria z tego co wiem tutaj jest 5000 mAh. Chyba jest naładowane nawet. Jest naładowane. Jak najbardziej pokażę Wam go potem w działaniu przy podłączeniu paru urządzeń. Na razie nie mamy tutaj nic. Oczywiście klawisz funkcyjny i możemy sobie bodajże tutaj powinniśmy... Nie wiem czy teraz nam się to pojawi, czy nie. Power saving i tak dalej. Musi być chyba urządzenie, żeby cokolwiek nam się tutaj ładnie wyświetliło. Diody informacyjne jak najbardziej także są. Całość nie jest ciężka. Jak widać, naprawdę fajnie chodzi nam tutaj ten zawias. Jest, jest mocny, znaczy mocny. Nie lata, tak? Jest to po prostu mocne i naprawdę jedną ręką spokojnie można sobie tego tematu użyć. Dobra, to podłączamy urządzenia i zaczynamy zabawę. Słuchajcie, teraz się dopiero zacznie to, co tygryski uwielbiają najbardziej, czyli jeden wielki bałagan kablowy. E, tutaj jest RFPi, RFPi, e, czyli Rockchip CHIP 3566. Tu już mam podłączoną malinkę do kompletu. Będzie wesoło, kablologia jest pełna, rozwałka też. E, słuchajcie, złącza. Pokaż, powiedzmy sobie coś o złączach. USB-A, tutaj mamy mini HDMI i USB-C. Z drugiej strony mamy tutaj taki komplet złącz, czyli dość, dość podobnie. Jest USB A, tutaj jest łącze ładowania tego sprzętu całego, tutaj mamy na słuchaweczki, ewentualnie na głośniki zewnętrzne, bo tu, tak jak mówiłem, głośniki również są wbudowane, bardzo fajnie chodzą i USB C do kompletu, ponieważ ja tutaj mam smartfona, gdzieś mam smartfona, Teraz go może znajdę, to jest Motorola Edge 20. I ten sprzęt potrafi, znaczy jeżeli macie na przykład telefon, który po podłączeniu przez USB-C do tego potrafi włączyć tzw. tryb pulpitu. Teraz zobaczycie na ekranie, mam nadzieję przynajmniej jak to wygląda u innych ludzi. Na przykład z Samsungiem, jeżeli macie jakieś Samsunga w miarę nowego, podłączacie sobie przez USB-C do tego i macie normalny pulpit tutaj z klawiaturką, z touchpadem, ze wszystkim gotowe, działające. Na motorolce temat po prostu nie działa, więc nie drydy. Do kompletu możemy podłączyć tutaj na przykład Sony PlayStation, Xboxa, jakieś mini komputerki itd., itd. Jak najbardziej taka opcja jest. Ja tutaj podłączę w tej chwili moje Raspberry Pi 4B. Podłączamy sobie taką płytkę tutaj. On Raspberry Pi nie musi mieć zasilania, ponieważ zasilanie będzie nam szło prosto z naszego tutaj hmm, sprzętu, powiem to tak, i go po prostu sobie teraz ładnie odpalamy. Damy power, a właśnie trzeba go jeszcze włączyć tutaj. Tu się włącza przy okazji. To jest przełącznik taki malutki, gdzie można sobie to włączyć. Może będzie to widać. To białe takie. W każdym razie, w tej chwili mam portable. No ładny mi portable, kurde, tak? Y raspberry pajkę podłączoną. To co zobaczycie teraz, to nie jest normalny system, jeżeli chodzi o razbiana. To jest coś do SDR-a, dla dla Jak Nie wiem, co to jest za system dokładnie. Kiedyś tego używałem i tak dalej, i tak dalej. Or... Teoretycznie jest to oparte na rozbianie. Touchpad, wszystko nam tutaj bardzo ładnie pracuje. Są fajne kąty widzenia. Popatrzcie, jak go sobie rozłożę w ten sposób i... i jeszcze kolory normalnie widać. Popatrzcie się na to. Bardzo dobre ma kąty widzenia. To samo lewo, prawo. Również tutaj nie ma problemów, no bo to jest IPSIK to naprawdę robi bardzo dobrą robotę. Jest tutaj tak zwany freesync. Popatrzcie się na to. Przechodzimy sobie do menu, czyli FN i tu jest bodajże przycisk. Chyba ten do OSD, Teraz go tutaj przełączę. Jest jak najbardziej. I mamy dużo możliwości ustawienia, jeżeli chodzi o kolorystykę, jeżeli chodzi o jakieś podświetlenie tego wszystkiego. Jak najbardziej taka opcja jest. Ja teraz mam przełączone w inny sposób, czyli Przełączę sobie w ten sposób i teraz będę musiał używać tego tak. Teraz jeżeli chodzi o klawisze funkcyjne, tu jest mała zamotka, ale jest to do opanowania, trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. Z fn oczywiście możemy sobie tutaj przygłaszać głośniczki, to samo jeżeli chodzi o podświetlenie tej matrycy, możemy ją dać na maxa, całkiem max, 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 to już oczy wypala, to jeszcze nie był max. Albo dać to po prostu w ten sposób. Mam nadzieję, że w miarę dobrze jest to y, widoczne. Możemy włączyć sobie tutaj tak zwane OSD. Mam nadzieję, że będzie to jakoś widoczne. Jest, słuchajcie, tutaj nawet presync. Proszę bardzo, Aspekt Ratio, freesync możemy sobie tutaj przyłączyć. Fajne funkcje oczywiście ustawienia y, pozycji ekranu, geometrii i tak Transparencji tego menu też Język możemy sobie zmienić na jaki tam ewentualnie chcemy. O, y, Alt, znaczy FN, F11 się pokazuje nam się i baterii. Szkoda, że nie ma procentów. No ale cóż, tak jak mówię, menu ekranowe jest mocno rozbudowane. Możemy sobie tutaj wiele rzeczy poustawiać. włączę z obcinaniem światła niebieskiego. I tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu jest bardzo, bardzo przyjemnie. Teraz jak chodzi o tworzenie muzyki, jak chodzi o podgłoszenie muzyki, to sobie tutaj damy na max, zaraz na głośniczkach jego. podgłoszamy na maxa, uwaga. To jest połowa. To jest prawie max. Naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemnie. Miarę. To teraz odpalmy sobie jakąś aplikację do nagrywania dźwięku, dlatego że tu jest zbudowany mikrofon. Audacity, odpalone. Zobaczmy sobie tutaj na monitoring, gdzie my tu, tu mamy monitorowanie, tak? Dobra, to teraz zacznę mówić do laptopa. Tu, 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 raz, dwa, trzy, cztery. Mówię teraz do laptopa, tak jakbym przy nim siedział. A teraz bardzo blisko mikrofonu, bardzo blisko mikrofonu. A teraz mówię to troszeczkę, troszeczkę dalej. Będzie to deczko, deczko ciszej. Ok, puszczamy. No jak widzicie, mikrofon jest tak sobie średnio najeżdża, powiem to tak. Trzeba dość głośno do tego mówić, albo blisko tego mikrofonu, żeby wyłapało. Ale jakość jest całkiem dobra, bo jak sobie to słyszałem na sławkach, to spoko. Więc myślę, że nie jest źle, nie jest idealnie, nie jest taki super mega czuły mikrofon. Ale daje po prostu robotę. Co trzeba powiedzieć prosto, sprzęt ten, nie ma kamery, tu, to, to nie jest kamera, to nie jest kamera, tutaj nie ma budowanej żadnej kamery. To trzeba powiedzieć sobie wprost, jest tylko mikrofon, głośniki, e, to które przed chwilą widzieliście, tak? Dobra, to kontynuujemy zabawę, wyłączamy pajkę, zrobię to przy Was. I jeszcze jedna rzecz, jego trzeba, trzeba te e, crownota wyłączać samemu tutaj przyciskiem, jeżeli te, tutaj macie diodę, tak? Ponieważ zamknięcie tego nie powoduje jego wyłączenia. Tak jak mówiłem, to jest bateria 5000 mAh, tak? Teraz tak, podłączymy sobie yy, tego mojego Airboard Paja. Chodź tu kolega, widzicie, trochę ciężko to wychodzi, ale w sumie to, to dobrze świadczy o gniazdach, tak? Mamy to wyciągnięte, ja to teraz sobie podłączę na szybko. Przy okazji mam odpowiednie kable, żadne kable nie są dostarczane ze sprzętem niestety. Ja te kable sam sobie tutaj de facto skombinowałem, czyli podłączamy mini HDMI. Podłączamy tutaj USB, żebyśmy mogli klawiaturę sobie używać i tym podobne rzeczy. I mam tutaj również zasilanie, zasilanie, ale zasilanie mam zrobione w ten sposób, dlatego że nie mam żadnego kabla USB-C do USB-C, tylko mam kabel USB-C do USB-A przez taki, takie coś, przez taki hub mogę podłączyć sobie dopiero do tego sprzętu. Normalnie jak macie kabel USB-C USB-C nie będzie problemu. Podłączymy go sobie ładnie tutaj. Sprzęcik jest tutaj i go po prostu odpalamy jak najbardziej. On sobie wystartuje, to jest RockChip3566 rock Airboard Pi, tak? Kiedyś to pokazywałem wam na kanale. Ja zaraz nam sobie tutaj ruszę. Ja to przyspieszę, bo szkoda trochę czasu. Odpalił nam się Debian, to jest Debian 11, zrobiony specjalnie pod Rockchipa. Tak, ja już tu nie będę Wam Androida pokazywał, działa to po prostu normalnie, działa co ma zresztą nie działać. Zamiast tego sprzętu. Tak jak mówiłem, możecie podłączyć dowolną konsolę, nie wiem, Steam Decka, y, tą konsolę od Asusa nową jaką tam, ten, jakieś mini komputery. Ewentualnie możecie podłączyć zaraz, aha, bo nie mam kabla takiego. A może mi się uda połączyć drugiego laptopa i zobaczycie dopiero wtedy dowcip. Y, co prawda nie wiem nie próbowałem tego jeszcze, ale spróbuję to zrobić. Oczywiście wszystko tutaj normalnie nam pracuje, tak? Więc tego już nie będę was tutaj de facto aż tak zamęczał. Teraz próbuję zrobić ten patent, żeby podłączyć do jego laptopa. I zobaczymy co się wtedy stanie. Wiecie, robię kombinację alpejską, jak to się mówi, bo po podłączam USB z tego do, tutaj do USB-ka. Zobaczymy co się stanie. Może mi zacznie działać touchpad tutaj na przykład do sterowania. No chyba to w ten sposób jednak nie za bardzo pracuje. Ale monitor mamy jak najbardziej. Dodatkowy, bo widziałem, że tam goście podłączali na, na YouTubie, między innymi podłączali tego Maca jakiegoś Macintosha, jakiegoś podłączali do tego, i normalnie się dało sterować z tego kompas, z tego Electronota, tym drugim sprzętem. No, widocznie u mnie to w jakiś sposób nie działa. Natomiast co do monitorów, proszę bardzo, jak najbardziej temat nam tutaj fajnie pracuje, były lekkie, ładne, przydatne. Do SBC na przykład jako ten, albo w podróży, także tak jak powiedziałem, jak macie jakiegoś Samsunga, podłączacie przez USB-C i macie kurczę normalnego desktopa z, z takiego telefonu. No i słuchajcie, jak wam się ta zabawa podobała, bo mi to urde bardzo. Fajna sprawa, jak ktoś autentycznie ma często wyjazdy albo coś ma Raspberry Pajkę, to sobie tylko albo na kabelkach podłącza tą Raspberry Pajkę albo tym na sztywno do, do tego tego i można używać, kurde, to, to jest normalnie bardzo rzecz przyjemna. Słuchajcie, teraz będziecie się powinno wyświetlić stronka z Kickstartera, cena w tej chwili jest 129 albo 139 dolarów za ten sprzęt, dostępność jego wys wysyłanie do klienta będzie w okolicach, nie w okolicach, tylko w listopadzie, tak to jest tutaj planowane. Słuchajcie, więcej informacji, tak jak mówię, możecie poczytać na kickstarterze, jeżeli chodzi o takie różne rzeczy. Prawdopodobnie będzie również dostarczone do Polski, ale trzeba sobie to ogarnąć. Bardzo proszę o klikanie w linki na dole i, i te afiliacyjne i te drugie i tak, dalej, i tak dalej, bo to bardzo po prostu pomaga, wy nic nie stracicie, a kanał może zyskać osoba, która ze mną rozmawia, jeżeli chodzi o dział marketingu, również na tym zyskuje, więc po prostu pomóżcie, bo tak jak mówię, dla was to nic, a ten, a jeżeli chcecie zakupić, również link jest na dole, gdzie część z tych, z tego, z tych procentów, które by tam, znaczy z zakupu tego, tak, to jest chyba 5% trafia do mnie, tak, więc po prostu Dzięki wielkie. Jeżeli ktoś chce mieć taki sprzęt sobie zakupić, to proszę z tego linku skorzystać. Słuchajcie, Crow View Note, jeszcze ostatnie takie spojrzenie w tym filmie na to. Fajna sprawa, naprawdę kurde fajna sprawa. Bardzo, bardzo dziękuję EleCro za podesłanie tego promocyjnego egzemplarza tutaj do studia. I co? No tyle kurczę, no, mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeżeli tak, to fajnie. Jak coś zapraszam na pozostałe filmy na kanale Świerninuxa. Trzymajcie się, ciepło. Cześć, pa pa.